kochani, w dzisiejszym filmiku przetransformuję się dziewczynę w stylu soft girl, czyli pastelowe kolory, taką jaką mam bluzkę, kolor różowy, małe spineczki do włosów, opaska, delikatny makijaż. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Jestem oczywiście bez makijażu, fryzurę mam w nieładzie, ale zaraz to wszystko ogarniemy. Także zaczynamy od pielęgnacji. Zacznę sobie od toniku. Ten tonik ma trochę dziwną tą psikawkę, dlatego tak psikam małymi porcjami, a nie na cały taki fiu-fiu-fiu, wiecie o co chodzi. Potem trochę na ręce i właśnie go sobie tak wklepuję zawsze. Wczoraj w ogóle przygotowywałam się już do tego filmiku. Zrobiłam sobie peeling i maseczkę w płachcie. Depilowałam też sobie trochę brwi, usunęłam wąsika. Dzisiaj użyłam kremu do depilacji do rąk, żeby być jak najbardziej estetyczna. Wiem, że jeszcze moja cera nie jest w idealnym stanie, chociaż i tak wątpię, żeby w ogóle była taka, ale jak widzicie, dosyć już mi się fajnie pozagajała, nie mam zbyt wielu wyprysków, także jestem zadowolona. Dzisiaj pierwszy raz użyję serum z Bielendy, które tak naprawdę z mojej mamy i jest przeznaczone do cery dojrzałej, ale jestem ciekawa, bo mówiła, że fajnie się sprawdza, że jest takie wodniste. I tutaj użyję czegoś, co używa bardzo wiele dziewczyn na Instagramie i właśnie wydaje mi się, że dziewczyn w stylu soft girl, czyli takiego kamienia. Chyba to jest kwarc, ale mogę się mylić. Jest to po prostu taki roller do twarzy. Więc ja sobie najpierw wezmę może to serum tutaj. Powiem wam, że tak, pomysł na ten filmik w ogóle, ochotę na nagranie tego filmiku miałam od czasu, kiedy nagrałam filmik z transformacją w stylu grunge. Tutaj będziecie mieć u góry w karcie, chyba po tej stronie. Ponieważ tamten makijaż był bardzo, bardzo mocny, ciemne, czarne cienie, a chciałam właśnie jeszcze zrobić jakąś wersję delikatną. Teraz, że taki styl i ogólnie makijaże są popularne, to stwierdziłam, że spróbuję. Dobra, czas na rolling. W ogóle używanie tego kamienia jest tak mega przyjemne. Jak używam go na wieczór, to zawsze mam tak zrelaksowaną buzię i od razu szybciej mi się po prostu zasypia. Uwielbiam używać tego kamienia. Mimo że nie używam go jakoś regularnie, to i tak fajnie się sprawdza i lubię go stosować. Także tutaj sobie poroluję. Nie jakoś bardzo dokładnie, ale tak wiecie, żeby było w stylu soft girl. Okej, to już mi się chyba wchłonęło, mniej więcej. Więc kamień sobie odłożę, potem go oczywiście zdezynfekuję i umyję. Powiem wam, fajną mam buzię. Jakoś wiele się nie zmieniło, ale wydaje mi się, że mam teraz bardziej nawilżoną. Fajne jest to serum. No, spoko jest. Dobra, teraz krem. Mój sprawdzony, który kiedyś używałam, z barwy siarkowej. Oczywiście wszystkie produkty, których dzisiaj używam, będziecie mieć wypisane w opisie, także zaglądajcie śmiało. Jeśli jesteście zainteresowani, czego używałam, to akurat tam znajdziecie odpowiedź. Oczywiście trochę też na szyję tutaj sobie dam, bo szyja też ważna rzecz. Nie można o niej zapominać. Zaczęłam też od pielęgnacji, dlatego że makijaż w stylu soft girl jest bardzo delikatny i te dziewczyny, które tak w taki sposób się malują w takim stylu, zauważyłam, że jakoś nie kładą dużo tapety, a zauważyłam, że przykładają na to bardziej uwagę na pielęgnację właśnie, więc myślę, że dobrze postępuję, że to wam nagrywam. Teraz resztkę na ręce. Ponownie sobie użyję kamienia, żeby sobie tutaj bardziej rozprowadzić i trochę zrelaksować twarz, bo czemu nie? Jeśli chodzi o moją cerę, to tak w ogóle zauważyłam, co na nią wpływa negatywnie. Bo zauważyłam, że teraz jak nie jem w ogóle praktycznie słodyczy, może zdarzy mi się jedno ciastko lub batonika lub coś domowego zjeść raz na tydzień. Nie jem prawie w ogóle mleka ani płatków z mlekiem. Nie jem również przetworzonych rzeczy typu paluszki, chipsy. Staram się pić dużo wody, no i częściej jem warzywa i owoce. No i jak widzicie, są jakieś efekty. Zdecydowanie czuję różnicę na czole, jest bardziej wygładzone, nie mam tych takich małych krostek. No i ogólnie nie mam jakoś wyprysków, także jestem zadowolona. Ale jeśli chcecie posłuchać więcej o mojej pielęgnacji twarzy, to dajcie znać, może nagram jakiś osobny filmik o tym, jeśli moja cera też się jeszcze bardziej poprawi i zauważę, co jeszcze bardziej mi pomaga. Oczywiście jestem na etapie dojrzewania i można powiedzieć, że trochę jeszcze walczę z trądzikiem. Okej, poczekam jakoś 30 sekund, żeby mi się to wchłonęło i zaczynam się malować. Okej, więc zaczynam malować twarz. Zacznę od kremu BB, tego co zawsze używam, wy już na pewno go znacie, jeśli oglądaliście poprzednie moje filmiki z makijażem. Wycisnę go trochę tutaj na palce, rozprowadzę
i sobie go wklepę palcami, bo dzisiaj znowu nie będę używać żadnej gąbeczki, ponieważ żadnej nie kupiłam. Staram się teraz bardziej go wklepać, żeby nie było smug. On ma krycie średnie, więc myślę, że to też się wpisuje trochę właśnie w styl makijażu Softgirl, bo one nie używają właśnie bardzo mocnych podkładów. Czasem nawet w ogóle nie malują twarzy, więc ja tylko chcę sobie wyrównać kolory skóry. No i właśnie delikatnie tutaj pozakrywać moje blizny, ale nie zależy mi na jakimś super mega kryciu. Teraz się w sumie zastanawiam, bo mówię do Was teraz w taki sposób, jakby był to tutorial makijażowy. Jednak nie do końca, bo ja po prostu zainspirowałam się tym stylem, tym makijażem w stylu właśnie Softgirl i tak naprawdę nie wiem, czy mi to wszystko wyjdzie. Pierwszy raz zamierzam przyklejać rzęsy sztuczne, co w ogóle jest szalone, bo nigdy tego nie robiłam. Mam nadzieję, że mi się uda, ale czy na pewno, tego nie wiem. Więc wszystko zobaczycie potem. Wiem, że mnie teraz za bardzo nie widzicie, ale dokładam sobie go teraz jeszcze troszeczkę na policzki, brodę i troszeczkę czoło, żeby zwiększyć sobie krycie, bo jednak troszeczkę jest tego za mało. Okej, tutaj wszystko już mam rozprowadzone. Teraz czas na korektor. Użyłam tutaj korektora z True Match Perfect Match w kolorze N1, ale tak jak Wam wspominam, wszystko będziecie mieć wypisane na dole. I tutaj kropeczkami go sobie za wiele nie dam pod oczami. Trochę na brodę, tu mam akurat trochę niedoskonałości. Trochę nad ustami, czubek nosa. I tutaj trochę na czoło. Oraz na oczy jako bazę pod cieniem. Chociaż dzisiaj wiele ich nie użyję. No i oczywiście sobie rozklepuję palcem. Ten korektor ma super jasny kolor, także jest super dla mnie, bo ja mam bardzo jasną karnację, bardzo jasną buzię. Ja nie lubię się opalać, zresztą myślę, że to wszystko źle i tak nie wygląda także. No i tutaj sobie teraz rozklepę pod oczami. Dzisiaj nie będę używać pudru, ponieważ chcę, żeby ta buzia była taka mega świetlista. A puder jednak by zabrał mi tą świetlistość, także nawet nie będę pudrować oczu ani okolic pod oczami. Dołożę go sobie jeszcze troszeczkę na policzki tutaj, żeby też rozjaśnić tą okolicę, bo dzisiaj będę trochę w inny sposób nakładać róż do policzków, który tak naprawdę nie będzie w sumie różem, ale wszystko zobaczycie potem. Więc teraz sobie robię taką trochę bazę, żeby lepiej to po prostu wszystko potem wyglądało. Zobaczcie, jak ładnie buzia mi się świeci. Myślę, że to dzięki temu serum, bo ono ma taką właśnie konsystencję fajną, która rozpromienia buzię. Zastanawiam się, jak w ogóle światło, ponieważ nagrywam przy lampie softbox, a jest w sumie dzień i mam tylko zasłonięte trochę tutaj okna tymi zasłonkami niebieskimi, więc obawiam się, że może być taki delikatny poblask. Ale mam nadzieję, że nie jest najgorzej. Dobra, słuchajcie, zaczynamy malować oczy. Bardzo szybciutko przejdziemy do tego kroku. Na końcu wykończę sobie jeszcze bronzerem i rozświetlaczem twarz. Ale teraz słuchajcie, użyję sobie takiej małej paletki z Rimmel London i użyję sobie tego cienia takiego złotego, który tak naprawdę jest bazą rozświetlacza. Ale ja sprawdzam i uważam, że naprawdę dobrze nadaje się jako cień do powiek. I teraz spójrzcie, co zrobię. Nałożę go sobie na palec. I nałożę na całą powiekę, jak się tylko da. To sprawi, że moja powieka będzie teraz bardziej świetlista i taka w wyglądzie jakby mokra. Właśnie wydaje mi się, że w tym makijażu jest bardzo delikatny makijaż oczu. Właśnie taki świetlisty. Też zamiast matowych ust z reguły są używane błyszczyki, także je też dzisiaj użyję. I rozprowadzam sobie na całej powiece ruchomej, aż tutaj trochę pod brew. I dam sobie troszeczkę też na dół. O. I teraz dołożę sobie jeszcze bardziej trochę na środek tutaj, żeby mi się błyszczało. Mi się podoba ten efekt. Teraz z Deli Cosmetics użyję takiego małego cienia perłowego. Malutki pyrdek. I dam sobie wewnętrzny kącik tutaj. Oraz pod łuk brwiowy. O! Tak mi fajnie tutaj rozjaśni. Będzie widać, widzicie? Mi się wydaje, że to widać, że tutaj jest bardziej biały ten błysk, a tutaj na powiece złoty. I o to właśnie mi chodzi. Powiekę mamy tak naprawdę skończoną. Jeśli chodzi o cienie, bo jeszcze zaraz zrobię kreskę fajnym sposobem, zaraz Wam pokażę, o co chodzi.
Mam nadzieję, że tu wszystko dobrze widać. Tutaj niestety no troszeczkę pada to niebieskie światło na mnie, no bo mam zasłonki. Teraz czas na kreskę. Spróbuję ją zrobić taką dosyć wyciągniętą i spróbuję jeszcze zrobić wewnętrznym kąciku tą kreskę, bo widziałam, że teraz takie coś jest modne. I do tego zabiegu użyję matowej pomadki z Golden Rose w kolorze 04, takim ładnym różowym, bo nie chciałam właśnie tutaj stawiać na brąz czy czerń, bo by było standardowo zbytnio i trochę za ciemno, jeśli chodzi o czerń. Więc stwierdziłam, że spróbuję zrobić to matową pomadką. No i do tego zabiegu będzie potrzebny mi skośny pędzelek. Mam nadzieję, że mi to w ogóle wyjdzie, bo nie maluję się teraz na co dzień, więc mogłam wyjść trochę z prawy. No ale dobra, przybliżę Was. Teraz sobie zbiorę z tego patyczka, którym maluje się usta, na ten pędzelek skośny. No i co? Zacznę sobie od zewnętrznego kącika tutaj. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co robię. To znaczy wiem, bo już to nawet zrobiłam. Ale czy mi to wyjdzie przed kamerą, to jest dopiero pytanie niezłe. Staram się tak poprowadzić tą kreskę, żeby w zewnętrznym kąciku była grubsza, a wewnętrznym kąciku była jak najcieńsza się da. Może trochę dobiorę tej pomadki. Kółka, spróbuję, aby się udało. Trzymajcie kciuki i będę musiała chwilę nie otwierać szeroko oka, bo to może mi się niepotrzebnie odbić. Dobra, słuchajcie. A jak tu poprowadzić? Może sobie przechylę głowę? Ale mi się trzęsie ręka, słuchajcie. Jest, chyba się udało. Teraz tylko muszę tutaj sobie poprawić tą końcówkę, żeby była cieńsza. O! Jej! Chyba się udało. Kształt jest chyba też w miarę dobry. Tylko widzicie, nie mogę otwierać oka, bo mi się to wszystko rozmarzy. Tu sobie jeszcze ją pogrubię. O, i tu sobie muszę, widzę, dołożyć, bo mi się coś tu nieciekawego zadziało. O! No i słuchajcie, jest! Jest kreska z pomocą matowej pomadki. Jeśli nie macie kolorowych eyelinerów, które są teraz modne, to możecie użyć właśnie pomadki. Nie wiem, na ile to jest bezpieczne, bo prawdopodobnie nie jest to przystosowane do użycia na oczy, a tutaj mam delikatną skórę, więc może się pojawić jakaś alergia. Na szczęście takiej alergii nie miałam, jak używałam za pierwszym razem. Kurde, odbiło mi się tu. Ale możecie spróbować swoją odpowiedzialność. Czekajcie, muszę sobie teraz to zmyć trochę. Pójdę po patyczek kosmetyczny i zaraz wracam. Powracam. Zaczęłam malować to drugie oko. W tym czasie to, gdzie malowałam kreskę, trochę mi zastygło. Jeśli chodzi o kształt kreski, no to tak. Ja mam troszeczkę, wydaje mi się, opadającą powiekę, więc jak wezmę normalnie swoje brwi, to jest taki kształt, który jest średni. Jak podniosę, jest lepiej. Więc ja sobie jeszcze będę nad nią pracować. No ale co, teraz słuchajcie, muszę to powtórzyć na drugim oku. A nie, jeszcze zanim powtórzę, to spróbuję zrobić ten wewnętrzny kącik, o którym wam wspominałam. Teraz muszę tak nabrać tej pomadki, żeby nie było za dużo. I muszę tak jakby teraz jakby przedłużyć wewnętrzny kącik. Nie oglądałam, słuchajcie, żadnych tutoriali, więc to, co teraz robię, może być głupie, nieodpowiedzialne. I może to w ogóle zepsuć mój makijaż. Chociaż w sumie chyba o coś takiego chodziło. Nie jestem pewna, ale chyba coś takiego. Może trochę za bardzo w dół pojechałam. Ale ogólnie mi się nawet podoba. Może tylko to sobie tak przeciągnę. Ten pędzelek nie jest zbyt precyzyjny, mimo że jest ścięty. Ma jakąś tą końcówkę taką dosyć grubą. No dobra, słuchajcie, tu sobie poprawię teraz tą kreskę. Bo tu mi się wydaje, że mi się zjadła trochę. Tutaj jeszcze od dołu. Jak coś, to będę ją jeszcze poprawiać korektorem, żeby wyczyścić te granice, ale jak na razie jest spoko. Staram się nie za dużo nakładać tego, żeby mi się dziury nie porobiły, ale myślę, że tak jak jest teraz, jest ok. Teraz postaram się nie patrzeć do góry,
No i w tym czasie zrobię tą kreskę na drugim oku. Tutaj cały czas mam trochę rozmazane, będę musiała chyba to jeszcze poprawić. Zrobię tą kreskę, bo w końcu mi na pędzelku zasnie ta pomadka i dopiero by było. Dobra. Mam nadzieję, że wyjdą mi chociaż trochę podobne, bo z kreskami to wiecie, dziewczyny, jak jest i chłopcy, bo malują się też chłopcy, nie? Że no, bywa różnie. Mówi się, że kreski powinny być jak siostry bliźniaczki, czyli najbardziej jak się da podobne, ale jednak trochę różniące się. Jednak czasem to muszę po kilka razy mazać, powiem wam szczerze, bo wychodzą mi tak krzywe. Jedna w ogóle pod innym kątem, druga pod innym kątem i jest wtedy mała masakra. Czekajcie, mi jest tu w ogóle jakoś niewygodnie, nie wiem, chyba mam za wysoko tutaj ustawione. Czekajcie. Wezmę sobie lusterko w dłoń, może mi tak będzie łatwiej to zrobić. Okej, jest chyba w porządku. Najgorzej i tak będzie z jaskółką, to wiecie sami. Czas na jaskółkę. Słuchajcie, boję się jak to wyjdzie, autentycznie się boję. Niby to nie jest jakiś teraz mega skomplikowany makijaż, ale jednak kreska może tyle wnieść do makijażu, tyle zepsuć lub naprawić. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Wydaje mi się, że jest grubsza, więc tą, co teraz maluję, będę musiała jeszcze poprawić. I tutaj ten ogonek trochę do góry. O, no i co sądzicie? Jeszcze muszę ten wewnętrzny kącik zrobić, ale chyba ogólnie, no widzicie, znowu mi się tu odbija. Za szybko otwieram oko w całości i w końcu mi tak zastygnie, słuchajcie. To będzie mała klapa może. Ale nie, no w kształcie są podobne. Chociaż ta wydaje mi się, że jest trochę grubsza. Nie wiem. Dobra, zrobię teraz ten wewnętrzny kącik i jak coś, to będę jeszcze poprawiać. Powtórzyć, żeby nie było klapy. O, słuchajcie, chyba się udało. Tylko tak jak mówię, tutaj jest trochę chyba grubsza mi wyszła, ale ogólnie, zobaczcie, ładny, nasycony pigment. Ta pomadka przecież zastygnie, więc powinno się to fajnie nam utrzymać. Tylko właśnie trzeba uważać, jak się maluje, żeby się nie odbiło u góry. Kurde, nie wiem, czy to mi teraz zejdzie, bym musiała mocno trzeć, a nie chcę tak mocno pocierać oka. Nie wiem, poczekajcie, czy to też jest tu równe? To mi w ogóle weszło do oka. Muszę to jakoś teraz wyczyścić, bo jednak tutaj nie chciałam mieć tego różowego koloru. Ale ogólnie... ogólnie tutaj wszystko jest w porządku. Nie podoba mi się za bardzo, co tu się dzieje na powiece, bo ten cień mi się zbiera w załamaniu. Może jednak mogłam dać tutaj puder albo jakiś cień. Nie wiem. Okej, chyba w miarę to ogarnęłam. Wygląda to znośnie. Nie wygląda może to tak super bardzo, jak chciałam, żeby wyglądało. Nieco zabawnie wygląda, jak założę okulary, ale zobaczymy, jak będzie w efekcie końcowym, no bo jeszcze wytuszuję rzęsy i postaram się przykleić sztuczne, także może to będzie wszystko lepiej potem się grało. Jak na razie wygląda tak okej, ale no tak jak mówię, nie jest to tak super, jakbym chciała. Dobra, słuchajcie, oko skończyłam malować, jeśli chodzi o cienie i kreski. Teraz więc sobie przeczyszę tylko brwi, tak. Taki krok, teraz przejdziemy do brwi, ponieważ stwierdziłam, że nie będę ich malować, zostawię je naturalne, takie jakie są. Nie będę na pewno wypełniać pomadą, bo to by było za ciężkie do tego stylu. Chociaż nie wiem, może napiszecie mi w komentarzach, że ta kreska już jest za mocna do tego stylu i się już nie wpisuje, nie mam pojęcia. Bo tak, wydaje mi się, że Soft Girl jest na granicy trochę stylu E-Girl. I jak przeglądałam zdjęcia,
to wydaje mi się, że niby pokazywało mi się w stylu właśnie softgirl, ale przewijało mi się też jakieś w stylu eger. I tu trudno było mi się decydować, co w końcu mam namalować i wymyślałam coś amatorskiego. Dobra, teraz tuszuję rzęsy maskarą z Avonu, która jest średnia, bo sprawia, że moje rzęsy są takie szczecinowate jakby. W sensie te rzęsy nie są takie fajne, miłe w dotyku, takie giętkie, jak po niektórych maskarach mam, tylko są takie nieprzyjemne. No ale taką mam obecnie maskarę, muszę ją używać. Dzisiaj oglądałam w ogóle poradniki dotyczące przyklejania rzęs i jedna dziewczyna mówiła, żeby przyklejać jeszcze jak rzęsy są pomalowane i niewyschnięte do końca. Nie wiem, jak ja to zrobię, ponieważ zdarza mi się, że jak moje rzęsy są niewyschnięte, to mogą się gdzieś przemieścić i nie fajnie skleić. Także nie wiem, czy mi się w ogóle uda przykleić te rzęsy. Trzymajcie kciuki, że tak. Na razie nie... Dobra, więc teraz sobie tuszuję dolne rzęsy. Kurczę, powiem wam, że ta maskara nie jest fajna, naprawdę. Jakoś tak... No miałam lepsze maskary, jest i z Avonu, i z Oriflame, a ta po prostu jest jakaś taka... Powiem wam, ten tusz jest chyba trochę stary. W sensie ja już go długo używam i mi posklejał tutaj rzęsy. Nie wiem, słuchajcie, co tu się dzieje. Myślałam, że wyjdzie fajny makijaż, a zaczynam się tylko coraz bardziej denerwować. Nie podoba mi się to coraz bardziej. Mam nadzieję, że chociaż sztuczne rzęsy dobrze przykleję. Także wytuszuję drugie oko i zaraz do was wracam. Okej, rzęsy wytuszowane. Mam nadzieję, że wygląda to teraz lepiej. Też tak myślę. Dobra, słuchajcie, czas przykleić rzęsy. Stresuję się, nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ale mam przygotowany klej Duo, rzęsy, nie wiem jaka to firma, ani nic, a wyglądają one tak. Trochę je dzisiaj sobie przycięłam. No i dobra, słuchajcie, zacznę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Słyszałam, że dobrze jest sobie wylać tutaj na kostkę tego kleju. Może go zamieszam najpierw, bo chyba dawno był nieużywany. Dobra, słuchajcie, tu mam prawą rzęsę. Słyszałam, że dobrze jest sobie wziąć w pęsetkę. Dobra, muszę najpierw przeciągnąć tak, żeby mi się tutaj fajnie utegowało. Nie za dużo, nie za mało. Boże, jak mi się ręka trzęsie, słuchajcie. Dobra, chyba jest. Dobra, teraz muszę poczekać 30 sekund. 30 sekund. Jest 17:11, czyli zanim będzie 12. Nie wiem, ile to będzie. Dobra, policzę sobie w głowie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu, 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 tu. Czekamy, aż klej zasnie, a ja w tym czasie pogadam do was. Do was. Mam przygotowany fajny błyszczyk z Oriflame Show Glow, który jest piękny. Bardzo mi się podoba. Ma drobinki. Właśnie chciałam do tego makijażu użyć takiego błyszczyku z drobinkami. Słuchajcie, aż nogę trzęsę normalnie z nerwów, bo boję się, że czy mi to wyjdzie. Dobra, przybliżę was. Dobra, słuchajcie, kleję pod wielką presją, gdy dzwoni do mnie telefon. Oby wyszło. O Jezu, o nie, klej. A. Sorry, bracie, nie mogę odebrać, jestem mega zajęta teraz. A, co ją zrobić? A, żeby oko mi nie płakało tylko. Dobra, a! Ej, słuchajcie, chyba się klei. Ale nie wiem, czy za bardzo to na wprost nie przykleiłam. Boże, co ja robię? Nie, muszę palcami, bo nie przykleję tego inaczej. A! Czy ja to robię dobrze? Nie wiem, czy to nie jest za bardzo na wprost. O, tak powinno być chyba. Ale czekajcie, bo tą rzęsę czuję. Boże, jak to przykleić, żeby nie czuć tego? O, czekajcie, o! Boże, słuchajcie, chyba się udało. O kurde! Chyba się udało. Ja wiem, że to może nie wygląda tak super, jak powinno wyglądać, ale... Słuchajcie, pierwszy raz w życiu przykleiłam sztuczną rzęsę do mojego oka. Nie wiem, jak mi pójdzie na lewym, no bo to jest jednak lewe, a to jest prawe. Ale słuchajcie, sam fakt, że się udało. Czyli wystarczy tylko poczekać chwilę, żeby ten klej rzeczywiście trochę przeschnął. Czy ten kącik mi się przykleił dobrze? O Boże, nie wiem.
ale coś zrobiłam chyba nie tak, bo czuję tą rzęsę na swoim oku. Ale słuchajcie, sam fakt, że ja to przed wizją zrobiłam, jestem w szoku. Pierwszy raz przykleiłam rzęsy. Ale jakie one są długie, słuchajcie, ja nie wiem, czy to dobrze, że wybrałam je. Ale czuję ją na oku, coś zrobiłam nie tak. Nie wiem, czy przed wizją przykleję teraz to drugie oko, znaczy rzęsę. Nie wiem. Ale mówię wam, naprawdę, po raz pierwszy raz w życiu przyklejam rzęsę, ale czuję ją. Ała, czemu ona kłuje? Coś zrobiłam nie tak. Coś zrobiłam nie tak. W ogóle jakie długie. Spójrzcie na to. Dobra, słuchajcie, kleję drugą. Kleję drugą, nie ma co czekać. Znowu wezmę w pinsetkę, może będzie łatwiej. Czekajcie, żeby ją nie zepsuć. Boże, jak mi się trzęsą ręce, jakie to emocje. Tylko żeby nagrać to dobrze, czekajcie. Ta jest chyba jednak trochę za bardzo do góry, a nie tak, wiecie, ładnie. Zobaczcie, jak wygląda z boku. No ja i tak jestem pod wrażeniem, że w ogóle ją przykleiłam. Może jeszcze muszę wprawić się, ale ogólnie jakie długie, słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze zrobiłam, że do tego luku użyłam tych rzęs. Zobaczymy efekt końcowy, jak będzie wyglądać. Dobra, słuchajcie. Dobra, więc przyklejam. O Boże, to jest lewe oko. Dobra. O! O nie, chyba za szybko przykleiłam. Jezus Maria. Co tu się dzieje? O nie, klej na oku, Boże. Nic nie mówię, słuchajcie, bo takie mam teraz skupienie, że to szok. Kącik się przykleił? Chyba nie do końca. A, pomocy. Jak to naprawić? Przykleiłam, ale czuję te rzęsy, nawet jak mrugam. Zrobiłam coś na pewno źle. No ale kurde, no pierwszy raz przykleję rzęsy jeszcze przed kamerą. O, może tak do góry powinnam wziąć trochę. Tutaj mi się kącik do końca nie przykleiły. Ludzie, co tu się dzieje? Apogeum, słuchajcie. Co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, muszę zdjąć i jeszcze raz to zrobić. Zaraz do was wracam. Okej, słuchajcie, po długiej walce wreszcie mi się to udało. Prawdopodobnie te rzęsy na dwóch oczach wyglądają różnie. W sensie tu pod innym kątem, tu pod innym, trochę inaczej przyklejone. Ale mimo wszystko nie wygląda to najgorzej. Na pewno otworzyły mi się oczy i nawet jak je mam normalnie, to czuję i widzę, że są takie bardziej otworzone, takie pup. Dobra, słuchajcie, trzeba dokończyć ten makijaż. Więc teraz następny krok to będzie konturowanie twarzy za pomocą, ładnie mi zapachniało czekoladką, bronzera z Lovely. Aha, bo was mam oddal ten, czekajcie. Więc konturowanie twarzy. Nie jakieś mocne, takie trochę. W ogóle i tak uważam, że ten bronzer jest trochę dla mnie za ciepły, ale używam takiego, jakiego mam, nie narzekam. Zobaczymy, jak mi dzisiaj wyjdzie to konturowanie. Lubię sobie tutaj na dole pokonturować buzię. Mój podbródek drugi, którego nie mam, ale uważam, że mam. Ale wiecie, troszeczkę nie zaszkodzi tutaj. Tutaj tylko tak sobie omiotę, dlatego że tutaj mam i tak dosyć wąską buzię i niskie czoło. Ale chociaż tak trochę, żeby wiecie, ten kolor jakoś tam się zgadzał trochę. I skupię się tutaj na policzkach. Używam do tego takiego skośnego pędzelka. I tutaj sobie popracuję. Tak myślę, może sobie nos trochę wezmę, ale ja nosa za bardzo nie umiem konturować, powiem wam szczerze. Chyba, że mniejszym pędzelkiem to zrobię. To może wtedy. No ale dobra, najpierw skupmy się tutaj na policzkach. Nakładam go i dokładam, dlatego że on nie ma dosyć mocnego krycia, także się nie boję tutaj. Ewentualnie i tak sobie mogę potem rozetrzeć pędzelkiem większym, także.
Dobra, kontrola z bliska bardziej. Myślę, że może być. Nie chcę też tutaj przesadzić, bo to jest jednak softgel. Chociaż myślę, że i tak tymi rzęsami tutaj dowaliłam. Mogłabym może zostać może naturalne, ale bardzo już miałam od dłuższego czasu ochotę przykleić sztuczne rzęsy i zobaczyć, jak będę w nich wyglądać, czy będę w ogóle umiała to zrobić. Także dzisiaj obejrzałam z dwa tutoriale i no i spróbowałam. I wyszło może tak super, jak powinno być. I może do tego makijażu jednak są trochę za długie, ale i tak mi się podoba. Nawet. Ło! Dobra. Słuchajcie, tutaj bronzer mamy. Tu sobie jeszcze rozetrę. I większym pędzelkiem sobie tutaj, żeby nie było takich plam. Mam nadzieję, że mi się kąciki w ogóle nie odkleją, chociaż wydaje mi się, że i tak tutaj, mimo że za drugim razem przyklejam, to i tak wydaje mi się, że nie zrobiłam tego dokładnie. W sensie i tak wydaje mi się, że mi się tutaj odkleja, nie wiem. Dobra, bronzer jest, chyba wygląda dobrze. Teraz w takim wypadku rozświetlacz i zaraz nakładam róż, który nie będzie do końca różem. I zaraz Wam pokażę, co ja takiego wymyśliłam. Aha, jeszcze zamierzam sobie nakleić diamenciki tutaj, chociaż nie wiem, czy to już nie będzie za dużo. Boję się, żeby teraz tego nie zepsuć wszystkiego, bo te rzęsy, no słuchajcie, może ja jestem nieprzyzwyczajona i dlatego ja uważam, że te rzęsy są dosyć mocne, a może tak naprawdę one są w porządku do tego makijażu, teraz już sama nie wiem, co nawet mam myśleć, więc nie wiem, dajcie znać, jak Wy sądzicie, bo ja nie wiem, nie wiem. Wy zresztą ocenicie, czy mi się w ogóle ta transformacja udała, bo ja mogę napisać, że ja próbowałam się przetransformować taką dziewczynę w takim makijażu i tak dalej, ale czy mi się udało, no to już tylko Wy widzowie o tym zdecydujecie. Dobra, rozświetlacz jest. Na końcu użyję fixing sprayu. I teraz słuchajcie, co wymyśliłam. Tutaj mam naklejki. I w tych naklejkach mam wycięte serduszko z papieru. Wycięłam sobie. O, czekajcie. Takie malutkie. I je sobie tutaj przyłożę. I sobie tutaj opruszę. I będzie taki fajny ślad, cieniem do powiek z Make Up Revolution. Pokażę Wam, jakim cieniem. Tym różowym, mam nadzieję, że widać. Tym takim najbardziej intensywnym, bo chcę, żeby właśnie to było intensywne w tym punkcie. Także sobie tutaj przyłożę, nie wiem, w którym miejscu. Myślę, że tutaj będzie ok. No i po prostu teraz nabiorę i sobie tutaj jakoś tak, wiecie. Nie wiem, czy to mi wyjdzie. Robię w ogóle pierwszy raz takie coś. Więc nie mam bladego pojęcia. Ale zobaczymy, co to wyjdzie. W ogóle dzisiejszy makijaż, wiele nowych rzeczy próbowałam. I przyklejanie rzęs, i inne kreski, które tylko robiłam jeden raz kiedyś. I teraz tutaj jakieś serduszka na policzku. O Boże, żeby mi się to wyblendowało tylko potem. Okej. Może użyję sobie jakiegoś innego pędzelka, żeby rozblendować tutaj sobie. A! Udało się! Udało się! Ej, fajnie to wygląda, podoba mi się. Tutaj sobie tylko jeszcze te granice rozetrę. I myślę, że będzie w porządku. Ej, podoba mi się, serio, fajnie to wygląda. Ja, jak uroczo! Nie wiem, czy zrobiłam to w dobrym miejscu. Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewna. Ja, super! Dzisiejszy makijaż będę zupełnie inaczej wyglądać. Tak jak w tamtym, gdzie używałam czarnych cieni. Byłam taka rokowa. Musicie koniecznie zobaczyć, jeśli nie oglądaliście. A dzisiaj taka cute, urocza, ale jednak trochę inaczej. Dobra, słuchajcie, myślę, że to w miarę rozblendowałam sobie. I teraz tylko muszę to powtórzyć na drugim policzku i mam nadzieję, że wyjdzie mi to chociaż z tym różna. Uśmiechnę się, zobaczę. No fajnie, fajnie. Ja tak w ogóle dziwnie się mówię, jak jest się takim uśmiechniętym trochę sztucznie, bo to nie jest teraz, wiecie, taki śmiech mój... dobra, nie, nieważne. Ale wiecie chyba, o co chodzi. Po prostu dziwnie się tak ten... Dobra. Dobra, spróbuję na drugim powtórzyć, oby się udało. Pod tym kątem. Czekajcie, tu od nosa trochę. Czy tu będzie dobre miejsce? Dobra, chyba jest ok. Dobra, sobie wypełnię.
sobie wypełnię. Zobaczymy, czy wyjdzie w ogóle tak samo. Dajcie znać, czy wy, jeśli się malujecie, to umiecie kleić sobie sztuczne rzęsy. Jeśli tak, to czy długo wam zajęła nauka tego? I jakimi w ogóle rodzaje rzęs polecacie? Bo chciałabym dalej próbować w tym temacie coś. Dobra, teraz to rozblenduję. I chciałabym robić inne makijaże z zastosowaniem właśnie sztucznych rzęs. Także jestem ciekawa, co mi tam zaproponujecie. No widzę, że już inaczej to zrobiłam, bo tu jest mniej, tu jest więcej. Także muszę to na pewno rozblendować teraz dokładnie i popracować nad tym. Okej, tak to wygląda po głębszym blendowaniu. Jak widzicie, dołożyłam sobie też tego różowego cienia tutaj na czubek nosa i uważam, że to wygląda teraz mega, mega uroczo i właśnie bardziej teraz spójnie. Przypomina mi teraz ten nosek Rudolfa jakiegoś z bajki lub coś w tym stylu. Tutaj gdzieniegdzie mam trochę za mocne granice, ale chyba może tak być, nie wiem, może powinnam dołożyć trochę tego cienia, jeszcze nie wiem, co teraz zrobić. Może właśnie dołożę, będzie to lepiej wyglądać, czekajcie. Nie wiem, czy dobrze myślę, a jeśli teraz zepsuję to... Nie wiem, czekajcie, teraz muszę też w dobrym miejscu to dołożyć. Chyba wy zauważyliście wcześniej, no nie? Jest to niestety trochę krzywe. To mam wyżej, to mam trochę niżej, no ale dobra, słuchajcie. Nic w naturze nie jest chyba super mega idealne, ani równe. Także przymknę sobie sama na to oko. I po prostu lecę dalej. Dołożyłabym sobie jeszcze oświetlacza, bo mam wrażenie, że mam go za mało. Może dlatego, że ta cały czas tutaj pędzelkiem blendowałam i po prostu wyblendowałam sobie chyba rozświetlacz z tego, co widzę. Także nakładam go na pędzelek wachlarzykowy, bo on daje fajny taki efekt, jakby trochę rozmyty. Jak nakładałam kiedyś pędzelkiem, to zauważyłam, że ten rozświetlacz był taki za bardzo skoncentrowany, a jak nakładam wachlarzykiem, jest bardziej taki rozproszony, bardziej wblendowany w skórę i mi się to bardziej podoba. Natomiast tutaj na nosek sobie dodam pędzelkiem, żeby zrobić taką kuleczkę tutaj błyszczącą. O, właśnie o to mi chodzi. I tutaj chcę właśnie bardzo rozświetlić. Dam trochę też do tych serduszek tutaj. I tutaj sobie jeszcze dołożę. O tak, to jest ten efekt. Nie wiem, czy za bardzo nie robi się mi dziewczyna stylu Eger niż Softger, no ale to tak jak mówiłam, wy ocenicie. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze jedna rzecz, jeszcze dwa kroki, jeśli chodzi o makijaż twarzy. Teraz sobie użyję diamencików i przykleję sobie je pod oczami. Użyję tych, co używam jako sztucznego kolczyka. Zobaczcie. Tutaj wszystko. Dobra. Nie będę ich przyklejać na klej do sztucznych rzęs, bo są samo przylepne. I kurde, co chwilę mi spadają. Postaram się przykleić tutaj pod okiem. O. O właśnie tutaj, gdzie chciałam. Idealnie mi się teraz przykleiło. A. O, słuchajcie, jak uroczo. Bardzo mi się podoba ten efekt. Jest super. Jest tak, jak chciałam. Tutaj sobie jeszcze tylko rozblenduję. O, właśnie pod oczami w tym miejscu chyba jest ok. Dobra, słuchajcie, ostatni krok, usta. Użyję tutaj właśnie tego błyszczyka z Oriflame, zobaczcie. On wygląda w pakowaniu tak, a na ustach tak. Po prostu bardzo mi się podoba, bardzo. I te drobinki, po prostu coś niesamowitego. Bardzo lubię ten błyszczyk, jeszcze w dodatku dobrze smakuje i ładnie pachnie. Jeszcze odrobinę. On jest troszeczkę metaliczny, wydaje mi się. W sensie są te... jest brokat w tym, jest świecący, ale wydaje mi się, że delikatnie metaliczny mimo wszystko. No super, dał efekt, bardzo mi się podoba. Okej. To teraz tylko fryzura i zaraz do was wracam. Rozpuściłam już włosy i włożyłam kolczyki, ale zapomniałam użyć fixing sprayu, także teraz to uczynię razem z wami. Mam nadzieję, że za dużo go nie psikłam i że cały makijaż mój wytrwał w tym momencie.
No chyba jednak trochę za dużo. Mam całą buzię mokrą. Ale dobra, słuchajcie. Czas na małe spineczki we włosy lub opaskę. Najpierw myślę, że sobie spineczki przypnę, żeby wyglądać jak taka soft girl, typical. I teraz tak, myślę, że sobie zacznę tutaj, gdzie mam brew. Dobra. I jeszcze mam takie srebrno-metaliczne, holograficzne, coś w tym stylu. Okej. Dobra, słuchajcie. Kładam okulary, znaczy zakładam okulary. No i to jest efekt końcowy. Szczerze wam powiem, że oj. Ja sama dla siebie, jak patrzyłam w lusterko, przypominam sobie Sida z epoki lodowcowej. Nie wiem dlaczego tak jest, prawdopodobnie przez te rzęsy i ten nosek. Ale efekt nawet mi się podoba. Jest to zupełnie coś innego niż na co dzień, czy w ogóle na kiedykolwiek. Ale dobra, teraz czas na ładne ujęcia.